Uczucie wolności wyboru, kolejne uczucie obfitości, i to czego uczę, to świadomość, że uczucie obfitości to są takie małe szczęścia na co dzień, które, których możemy doświadczać, warunek doświadczamy i świadomie. Czyli Dzisiaj zajmujemy się drugim uczuciem od dołu, ponieważ uczucia idą tak jak czakry. Od dołu uczucie siły już omówiłam. Uczucie siły, czyli energia życia, czyli chcę i czuję siłę, że mogę. I w momencie, kiedy zaczynamy czuć uczucie siły, że mogę, powstaje kwestia wolności wyboru, dlatego to jest drugie uczucie. I uczucie wolności wyboru jest właśnie związane z naszym wyborem, ale w jaki sposób? O tym za chwilę. Uczucie wolności wyboru pojawia się, kiedy na faktach, na faktach wiesz, że możesz dokonać własnego wyboru. To jest na razie wiem na fakt. Co to znaczy na faktach? Na faktach to znaczy, że jest to absolutnie Twoja rzeczywistość. A jakie słowa uruchamiają uczucie wolności wyboru, co je uruchamia? No, znowu nasze chce. Dlatego to chce jest takie ważne, bo żeby czuć to małe szczęście w postaci uczuć obfitości, potrzebujesz jedź. I to chcę... Czyli coś wibruje dla mnie atrakcyjnością i ja chcę, najpierw uruchamia uczucie siły, które jest pierwszym uczuciem, czyli czuję siłę, że mogę, a potem się właśnie pojawia ta kwestia wyboru. Dlatego to nasze chcę, będę podkreślać w każdym filmie, jest takie ważne, bo uzdrowienie tego chcę to uzdrowienia, uzdrowienie poczucia szczęścia. Na i ćwiczenie na drobnych sytuacjach to jest takie najadanie się małymi klęskami tego poczucia szczęścia. To ja to nazywam taka higiena, codzienna higiena psychiczna. Drugim elementem uzdrowienia chcę to jest zauważanie, jaki sposób myślenia blokuje przejawianie się uczuć obfitości. Na razie pokazałam uczucie siły, a teraz wolności, w wyboru, oraz. Uzdrowienie chcę to również bycie w tu i teraz. Bycie w tu i teraz, ale też w kontekście uczuć. Czyli podoba mi się, nie podoba mi się. Tam pojawiają się uczucia. I tu są właśnie teraz to zaklęcie. Powtarzam, że uczucia mają swoje zaklęcia. Bardzo ważne jest, żeby powtarzać je tak, jak ja je pokazuję. Czyli uczucie wolności wyboru, uruchamiają słowa, chcę i czuję wolność wyboru, bo wiem na faktach, że mam taki wybór. I teraz, co ma wyblokować nas na uczucie wolności wyboru? Przekonania. Na wolność wyboru bardzo mocno wpływają przekonania. Nigdy, zawsze, nigdy, nic nie mogę, wszystko mówię. To są przekonania. Jeśli popatrzysz na tekst typu nic nie mogę, to zobaczysz, że to jest, że jesteś poza faktami, że fakty są takie, że zawsze coś możesz. To samo dotyczy nigdy czy zawsze. Chodzi o to, żebyś od dzisiaj zauważał te momenty, kiedy mówisz nigdy, zawsze, nigdy, każdy, bo. Te przekonania blokują Cię na czucie prawdziwego uczucia wolności wyboru. Kolejna rzecz, która blokuje nas na prawdziwe uczucie wolności wyboru, to, są, to jest wnioskowanie. Typ. Nie mogę. To niemożliwe. I bardzo dużo ludzi właśnie mówi w ten sposób: Nie mogę. Nie mogę Ci tego powiedzieć. Fakty są takie, że możesz mi to powiedzieć, natomiast wybierasz, wybierasz. Że mi tego nie mówisz. I to jest ten trzeci element, czyli mylenie uczucia wolności z uczuciem zaufania do siebie. Co to znaczy? To znaczy, że uczucie wolności wyboru to jest moment, że ja wiem, że mam wybór, natomiast dokonywanie wyboru odbywa się właśnie z uczucia zaufania do siebie. Czyli jeszcze raz powtarzam, to jest bardzo ważne, że uczucie wolności wyboru to jest wyłącznie świadomość, że wiem, że mam wybór. Czyli czuję wolność wyboru, bo wiem, że mogę wyjść z domu. A sama świadomość yy, dokonania wyboru to już jest uczucie zaufania do siebie, czyli wychodzę z domu, bo czuję zaufanie do, do siebie. A uczucie wolności wyboru to jest. Sama świadomość, na razie bez dokonywania wyboru, sama świadomość, że wiem, że mam wybór, uruchamia uczucie wolności wyboru i ja na przykład teraz to uczucie czuję. Czyli wracając do naszej piramidki uczuć, dzisiaj mówimy o uczuciu wolności wyboru, które jest drugie od dołu, a uczucie zaufania do siebie jest piąte od dołu. Czyli na razie uczę, czym jest uczucie wolności wyboru. Z czasem, poprzez uczucie wartości, bliskości, dotrzemy do uczucia zaufania do siebie, ale to, co podkreślam, uczucie wolności wyboru to jest sama świadomość, że mam wybór, a dokonywanie wyborów odbywa się na poziomie uczucia zaufania do siebie. Przygotowałam medytację. Y jeśli chcesz uświadomić sobie, czym jest uczucie wolności wyboru, jak się w tobie przejawia, to polecam zrobienie tej medytacji.